I na koniec tajemnica. Jakie są podstawowe cechy dobrej strategii? I wiecie Państwo co? To nie jest wielka tajemnica, bo wszystkie dobre strategie są podobne do pierwszego zdania z Anny Kareniny. Pamiętają Państwo? Wszystkie szczęśliwe małżeństwa są do siebie podobne. Każde nieszczęśliwe małżeństwo jest nieszczęśliwe na swój sposób. I tak samo jest ze strategiami. Wszystkie dobre strategie mają trzy wspólne cechy. Są proste, są wewnętrznie spójne i są dopasowane do logiki świata zewnętrznego. Zacznijmy od pierwszego. Prostota jest w ogóle kanoniczną cechą dobrej strategii. Znaczy, dla mnie strategia, której nie mogę narysować na kartce papieru, gdzie nie mogę wziąć po prostu zwyczajnej kartki, akurat kartki tutaj nie miałem, i zbudować trójkąta, kwadratu, który będzie składał się z głównych moich wymiarów i wyborów strategicznych, i następnie tą kartkę mógł pokazać załodze, mógł móc pokazać dostawcom, móc pokazać klientowi, to jest moja strategia. Jeżeli ja tego nie potrafię zrobić, jeżeli potrzebne mi do pokazania strategii deck 150 PowerPoint slides, to znaczy, że tak naprawdę nie wiem do końca, o czym mówię. I tak naprawdę zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo narysowali swoją strategię. Wzięli kartkę i spróbowali narysować. To nie jest tak, że to jest proste, prawda? To nie jest łatwe, ale to się da zrobić. I od momentu, kiedy potrafimy to narysować, to wiemy tak naprawdę, na czym polega prostota tej strategii. Teraz pomocne jest to w tym, że każda strategia powinna się składać z pewnego zbioru programów działania. Prawda? Bo strategia to jest akcja. To ma być zrobione. To nie jest mądrość, prawda? To nie jest idea. To nie jest miraż. To jest zbiór programów działania, które mają nas doprowadzić do jakiegoś celu. I teraz te programy muszą mieć szczególną cechę. Muszą do siebie wzajemnie pasować. A ma wspomagać B, B ma wspomagać C. Jeżeli masz program zarządzania ludźmi, to ma prowadzić do tego, żeby produkcja lepiej szła. A jeżeli produkcja ma lepiej iść, to ma prowadzić do tego, żeby zwiększyć ofertę dla klientów. A zwiększenie oferty dla klientów ma prowadzić do tego, aby poprawił ci się cash flow, rentowność i przychody. W związku z tym to nie może być tak, że masz 3 albo 4 niezależne programy i robisz rano gimnastykę i to nie ma żadnego związku z całą resztą twojego życia. Nie. W strategii programy muszą być, ekonomista by powiedział, komplementarne. Specjalista od zarządzania powie spójne. I trzeci wymiar strategii, kluczowy dobrej, to jest to, że nie jesteśmy sami. Na zewnątrz nas jest świat. Jest świat, jego wyzwania, które są dzisiaj niesłychanie ważne. To jest kwestia klimatu, to jest kwestia ekologii, to jest kwestia gender parity, równości płci, to jest kwestia społecznej odpowiedzialności. I firma się do tego musi dopasować. I oczywiście część tych trendów to są trendy klasycznie marketingowe. Na przykład bardzo często w tej chwili klienci poszukują wyrobów unikalnych, wyrobów kraftowych. I nawet wódka w tej chwili, w dzisiejszym świecie, i piwo stało się kraftowe. I za tym kraftowym charakterem poszukiwań klientów idzie wiele firm na świecie i w Polsce. Ale oprócz tego dzieją się rzeczy większe, prawda? Dzieją się rzeczy związane właśnie ze społeczną odpowiedzialnością i ochroną klimatu. I muszę powiedzieć to, co budzi we mnie ogromny optymizm, że coraz więcej firm, których nawet kiedyś bym o to nie podejrzewał, tak jak firmy wielkiej chemii, wbudowują w sposób absolutnie świadomy i jednoznaczny w swoje strategie ten zewnętrzny świat rozumiany nie tylko jako przychód dla firmy, ale rozumiany również jako ochrona klimatu, jako ochrona środowiska, jako spełnianie pewnych społecznych norm zarówno dnia dzisiejszego, jak i dnia jutrzejszego. W związku z tym dobra strategia musi się zamykać w tych trzech rzeczach. Ma być prosta, ma być spójna i ma być dopasowana do świata zewnętrznego. Nie chcę powiedzieć, że to oznacza, że masz płynąć zawsze z prądem. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy.
cmentarze są pełne innowatorów. Płynięcie pod prąd na rynku oznacza wielkie ryzyka i wymaga wielkich zasobów. To nie jest los typowej firmy. Nie każdy może być Apple'em. Jeżeli nie jesteś Apple'em i nie masz takich zasobów, to płyń z prądem, dopasuj się do świata zewnętrznego i rośnij.